Dawno, dawno temu był sobie raz drwal, który miał żonę i 7 synów. Najmłodszy z nich był taki malutki jak palec, więc nazwano go Tomcio Paluch. Tomcio nie mówił wiele, ale po jego psotnych oczkach od razu można było poznać, że to bardzo sprytny malec. Drwal i jego rodzina zawsze żyli w biedzie, ale tej jesieni było gorzej niż zwykle. Pewnego dnia okazało się, że w domu nie ma już ani kawałka chleba. Wieczorem, kiedy dzieci poszły spać, rodzice usiedli w kuchni i rozpaczali nad swoją nędzą. Nie mieli wyboru. Lepiej już było zostawić dzieci w lesie, niż patrzeć, jak umierają z głodu. Postanowili więc porzucić swoich 7 synów. Tymczasem Tomcio Paluch schował się pod krzesłem i przez cały czas wszystko widział, wszystko słyszał. Potem wrócił do łóżka i myślał. Myślał przez całą noc. Rankiem, kiedy wszyscy jeszcze spali, Tomcio pobiegł nad strumyk, nazbierał pełne kieszenie białych kamyków i szybko wrócił do domu. Wieczorem Drwal i jego żona zabrali dzieci na spacer do lasu. Tomcio Paluch nic nie powiedział braciom o tym, co usłyszał poprzedniego dnia, tylko przez całą drogę upuszczał kamyczek za kamyczkiem. Kiedy już zaszli głęboko w las, rodzice upewnili się, że chłopcy pochłonięci są zabawą i zaczęli się oddalać. W końcu zniknęli zupełnie. Gdy dzieci zobaczyły, że są same, bardzo się przeraziły i zaczęły głośno płakać. Tylko Tomcio nie płakał, powiedział do swoich braci. Nie bójcie się, zaprowadzę was do domu. Idźcie za mną. I tak dzięki białym kamyczkom, po których Tomcio rozpoznawał drogę, chłopcy wrócili do domu. Ledwie przestąpili próg, rodzice zakrzyknęli radośnie i złapali ich w ramiona. Malcy przyjmowali ich uściski i nie widzieli, że w uśmiechach i pocałunkach ojca i matki, oprócz radości, kryje się także ogromny niepokój. Co dalej? Jak ich wykarmić? Na razie jednak rodzice cieszyli się, że odzyskali swoje dzieci całe i zdrowe. Ale niestety szczęście nie trwało długo. Głód, straszny głód, który nie pozwala o sobie zapomnieć ani przez chwilę, zniweczył wszelką radość. Płynęły dni, coraz cięższe i smutniejsze, aż pewnego wieczoru wszystko zaczęło się od nowa. Rodzice w płaczu i rozterce postanowili znów porzucić dzieci, ale tym razem jeszcze dalej od domu, żeby nigdy nie mogły wrócić. Tomcio Paluch, który jak poprzednim razem wszystko widział i słyszał, chciał pójść nazbierać białych kamyków. Ale teraz drzwi były zaryglowane. Przed pójściem do lasu matka rozdała synkom ostatnie kawałki chleba, które jeszcze zostały w domu. Starała się ukryć wielki smutek, który ściskał jej serce. Wtedy Tomciowi przyszła do głowy doskonała myśl. W czasie drogi do lasu zamiast kamyków upuszczał okruszki chleba. Kiedy dzieci znów znalazły się same w środku lasu, Tomcio Paluch radośnie wykrzyknął do swoich braci. Nie bójcie się, idźcie za mną. Ale tym razem czekała go niemiła niespodzianka. Wszystkie okruszki chleba zniknęły. Co do jednego. Tomcio Paluch nie pomyślał o ptakach. To one wszystko zjadły. Co było robić? Chłopcy zaczęli iść przed siebie. Im dalej szli, tym bardziej gubili się w lesie. Tymczasem zapadła noc. Gdzieś w oddali słychać było wycie wilków. Tomcio Paluch wdrapał się na drzewo, żeby wypatrzeć stamtąd jakieś schronienie. Bardzo daleko zobaczył małe światełko. Chłopcy ruszyli więc w tamtą stronę. Szli dzielnie, nie bacząc na zimno, wiatr i deszcz, ani na wycie wilków, które przybliżało się coraz bardziej. Strasznie wycieńczeni znaleźli się wreszcie przed wielkim i pięknym domem. Gdy zapukali do drzwi, otworzyła im wysoka kobieta. Chłopcy mówili przez łzy. Zgubiliśmy się w lesie, jest nam strasznie zimno i jesteśmy głodni. Proszę nas przyjąć na noc do domu. O moje biedne maleństwa, odpowiedziała zatroskana kobieta. Nie macie szczęścia, tu mieszka olbrzym, który zjada dzieci.
Jeśli pani nas nie wpuści, powiedział Tomcio Paluch, to pożrą nas wilki. Może olbrzym ulituje się nad nami, jeśli się pani za nami wstawi? Malcy wyglądali na tak nieszczęśliwych, że kobieta postanowiła ich wpuścić, myśląc, że uda się jej ukryć chłopców przed mężem do następnego dnia. Schowała ich za kominkiem, na którym stał pieczony baran przygotowany dla olbrzyma na kolację. Chłopcy spokojnie ogrzewali się przy kominku, gdy nagle ogromny hałas poderwał ich na równe nogi. To olbrzym! Szeptała przerażona kobieta. Szybko, schowajcie się pod łóżkiem! Olbrzym szedł i z miejsca zażądał kolacji, ale coś go widocznie zdziwiło, bo zaczął obwąchiwać wszystkie kąty, aż wreszcie wykrzyknął. Tu pachnie świeżym ciałem! Naprawdę? Odrzekła niepewnie żona. To pewnie mięso, które ci przygotowałam. Olbrzym spojrzał na nią z ukosa. Powtarzam ci, żono, że czuję świeże ciało. To się dobrze składa, jestem strasznie głodny. I krok za krokiem szedł tam, dokąd prowadził go zapach. Wprost do łóżka, pod którym schowali się chłopcy. Okłamałaś mnie, żono, ale za to zrobiłaś mi smakowitą niespodziankę. 7 za jednym razem, wspaniale! Wykrzykiwał olbrzym, macając nogi i ręce malców. Od dawna nie miałem podobnej uczty. Olbrzym naostrzył wielki nóż, zamierzył się nim na jednego chłopca, ale wtedy kobieta krzyknęła: Nie! Masz na kolację woła i barana! Po co ci jeszcze dzieci? Poczekaj do jutra! Masz rację, westchnął olbrzym. Ale w takim razie dobrze ich nakarm, żeby byli jeszcze smaczniejsi. I zaczął pożerać wszystko na kolację. Tłuszcz i krew spływały olbrzymowi po brodzie i palcach. Kobieta dała jeść chłopcom, ale ci ze strachu i obrzydzenia nie mogli niczego przełknąć. Olbrzym miał 7 córek, bardzo dorodnych olbrzymek, które jadły oczywiście tylko krwiste mięso. Wszystkie miały duże usta, długie, mocne zęby i złośliwe twarze. Tej nocy olbrzymki spały już w wielkim łóżku i każda z nich miała na głowie małą złotą koronę. Żona olbrzyma położyła 7 braci w pokoju olbrzymek na drugim wielkim łóżku, bardzo podobnym do tamtego, i wyszła. W ciemnościach chłopcy obmyślali, jakby tu uciec. Ale dopóki olbrzym czuwał, było to niemożliwe. A może zmieni mu się humor? Pomyślał Tomcio Paluch, bojąc się, że olbrzym zapragnie ich zjeść jeszcze tej nocy. Nagle przyszła mu do głowy pewna myśl i natychmiast wyskoczył z łóżka. Postanowił przechytrzyć okrutnego olbrzyma. Delikatnie zdjął korony z głów 7 olbrzymek i zamienił je na czapeczki chłopców. W samą porę! Ledwie Tomcio położył się z powrotem do łóżka, do pokoju wszedł olbrzym. Jak tylko mógł, najciszej podszedł do łóżka chłopców. W ciemności wymacał korony na ich głowach. O, musiałem się pomylić. Mało brakowało, skrzywdziłbym moje córki. Chichocząc podszedł do drugiego łóżka, gdy wymacał czapeczki, przekonany, że to chłopcy, w mig połknął wszystkie olbrzymki. Zaraz potem poszedł spać, szepcząc do siebie. Dobrze, że ich spróbowałem. Są smaczniejsi niż myślałem. Gdy chłopcy usłyszeli chrapanie olbrzyma, prędko wyślizgnęli się z domu. Biegli przez całą noc, jak gdyby goniło ich wspomnienie wszystkich okropności, które przeżyli. Uciekali w głąb lasu, uciekali nie patrząc, dokąd biegną. Rankiem olbrzyma zbudził krzyk jego żony. Zerwał się na równe nogi i pobiegł zobaczyć, co się stało. Od razu zrozumiał swą pomyłkę. Chłopcy uciekli, a on połknął własne córki. Z wściekłością wrzasnął do żony. Natychmiast przynieś mi moje 7-milowe buty! Założył buty i popędził przed siebie jak szatan. Jednym stąpnięciem mógł złamać drzewo, jednym skokiem potrafił przeskoczyć górę. Nic więc dziwnego, że po chwili dogonił chłopców, a tak się złożyło, że 7 braci właśnie odnalazło drogę do domu. Ziemia zatrzęsła się.
to zbliżał się olbrzym. Chłopcy ledwie zdążyli ukryć się pod ogromnym kamieniem. Na tym samym kamieniu położył się olbrzym, zmęczony szaleńczym pościgiem, i od razu zasnął. Chłopcy bali się poruszyć, bo od chrapania olbrzyma drżał cały kamień. Tomcio Paluch znów wpadł na pomysł i szepnął do braci. Wracajcie do domu, niedługo do was dołączę. Szybko, dopóki olbrzym śpi głęboko. Nie musiał im tego dwa razy powtarzać. Chłopcy wyskoczyli jak z procy i pobiegli. Tomcio Paluch ostrożnie zbliżył się do olbrzyma i delikatnie zdjął mu siedmiomilowe buty. Założył je na swoje małe nóżki. Leżały bardzo dobrze. Były przecież zaczarowane. Pasowały na każde nogi. Wszystko szło więc doskonale. Tomcio mógł działać dalej. Pobiegł prosto do domu olbrzyma i przybył tam bardzo szybko. Przeskakiwał rzeki, lasy i góry. Był tak szczęśliwy, że nie wiedział, czy śmiać się, czy płakać. Pani mąż jest w niebezpieczeństwie! Krzyknął do żony olbrzyma. Napadli go zbójcy! Zabiją go, jeśli nie odda im wszystkich swoich skarbów. Widzi pani, dał mi swoje siedmiomilowe buty, żebym tu przybył jak najszybciej. Kobieta uwierzyła w to, co jej Tomcio powiedział. Dała mu bez wahania wszystkie skarby, które były w domu. Tomcio Paluch wrócił więc do domu obładowany srebrem i złotem. Rodzice i bracia przyjęli go z ogromną radością. Kiedy szczęście jest tak wielkie, często chce się płakać, więc wszyscy wśród uścisków i pocałunków wylali morze łez. Dzięki Tomciowi rodzina żyła szczęśliwie przez długie lata i nigdy już niczego jej nie brakowało.